Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cały czas właściwie wszyscy skupiamy uwagę na... Pan redaktor zaczął cytować, że frank i już po raz drugi dzisiaj o franku, ile kosztuje frank. A to mnie dziwi, że właśnie... Dlaczego frank? A mnie się wydaje, że może o euro porozmawiajmy, bo jeżeli już... Albo o dolarach. Bo jeżeli w czymś się gospodarka rozlicza, no to raczej nasza w euro, część surowcowa w dolarach i to nas powinno interesować. A frank? Dlaczego? No. Dlaczego? No ja zawsze cytuję, zawsze, ponieważ jest dosyć popularną walutą dla kredytobiorców, szczególnie. No jest ciekawa teraz osób. W kryzysie, tak? Dlatego, że coś się z nią dzieje, ale to tak jakby podbijamy bębenek. Ale nie, pani redaktor, próbuje mi redagować audycję. No zawsze no tak, staram no, od samego początku, jak jestem tutaj w Radio TOK FM, zresztą nie tylko w Radio TOK FM, to podaję kurs franka także i to jest, myślę, dla naszych słuchaczy dosyć interesujące, już 0,2% tej chwili. Nie, tylko pan dobrze wie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że skupiamy się w Polsce oczywiście na kredytach tych frankowych, prawda? Jakby to było właściwie, no nie wiem, oczko w głowie. Ale ja patrzę na zjawisko, wie pani, bo wczoraj nawet dyskutowaliśmy tutaj z moimi gośćmi na ten temat. Jeden z gości mówił, że dlaczego frank miałby nie kosztować 4 zł już teraz na zawsze, że to taki kurs być może byłby dobry. Natomiast ja stawiałem tezę, że jeśli coś bardzo mocno rośnie, bardzo szybko rośnie, to równie szybko będzie spadało. No i na razie jakby... Ponieważ moje zdziwienie też miało dotyczyć franka, bo się dalej dotyczy franka i banków. Mianowicie naczytałem się ostatnio, że banki pomagają kredytobiorcom, którzy mają kłopoty ze zwrotem rat. To wzruszające, prawda? Prawda? Takie to wzruszające. Nie mogę się temu nadziwić i uśmiać, ponieważ jak one pomagają te banki tymże kredytobiorcy? Mianowicie oferując im dodatkowe kredyty. Ubezpieczenia. No, przecież nie za darmo. I ubezpieczenia obowiązkowe. Czyli krótko mówiąc, zarabiają dodatkowo, oprócz tego, że ten kredyt mają, to jeszcze... Po pierwsze mówią, no ale kochani, jeżeli wy macie kłopoty ze spłatą, no to musicie się ubezpieczyć. No i jeszcze, jeżeli już nie możecie w żaden sposób spłacić, no to weźcie jeszcze dodatkowy kredyt. No dobrze, no, taka pomoc, licytują, wie pan. To taka pomoc, że rzeczywiście może jednak bokiem tym kredytobiorcom wyjść i trochę mnie to dziwi.